Cześć! Dzisiaj pokażę Wam i udowodnię, że sezon, który często jest uważany za fajny i prawie nigdy nie wymieniany wśród sezonów Ninjago bez sensu, tak naprawdę nie ma za grosz sensu. Jak polubisz ten film, możesz zostawić suba, mój kochany widzu, widzko, a my lecimy z filmem. Tak więc, jaki to jest ten bezsensowny sezon? Otóż jest to sezon drugi. Dlaczego on jest bez sensu? Przecież mamy tam Garmadona. Wiele jakże ciekawych odcinków typu Wyścig Wojowników czy Atak Sobowtórów. Co prawda zapychacze, ale dosyć ciekawe. Poznajmy Mrocznego Władcę, no i na końcu epicka ostateczna bitwa. No tak, faktycznie te rzeczy mogą się sporej ilości widzów podobać. Jednak te kilka rzeczy przysłania masę głupoty i bez sensu w tym sezonie. Teraz wam te głupoty przedstawię. Pierwsza głupota to każdy kolejno plan Garmadona w sezonie drugim, w jego pierwszej części. Mega broń ma ogromną moc, Garmadon mógł stworzyć wszystko, czego by sobie zapragnął, mógł sobie zażyczyć pierwsze lepsze życzenie, to deszcz lawy albo kwasu, zaczynający się centymetr nad głowami ninja i tak ich pokonać, ale nie. On najpierw zażyczył sobie sobowtórów, którzy mogli zostać pokonani od razu, gdy tylko zaingeruje w walkę ktoś z zewnątrz, zażyczył sobie cofnięcia się w czasie i choć mógł w jakikolwiek ultraprosty sposób tam wszystko zepsuć i namieszać, to tego nie zrobił. Poza tym, gdy jeden z węży dał wcale nie głupi plan, a może nawet lepszy według mnie od jego planów, czyli skrzeszenia drugiego pożeracza światów, ten kazał wyrzucić go za burtę perły przeznaczenia. Garmadon mógł sobie zażyczyć stworzenia pożeracza, który będzie podlegał jego kontroli i to byłby dość dobry pomysł. Choć nadal można wymyśleć o wiele lepsze życzenia. Poza tym Garmadon zażyczył sobie korporację o nazwie Darnagom, potem pieniądze, a następnie tą korporację zapłacił, aby wyburzyć dojo Doretha, aby Lloyd nie mógł trenować do walki z nim i zamierzał tam zbudować pole golfowe. Naprawdę, nie mógł tego załatwić w inny lepszy sposób? Słuchajcie, po prostu mógł sobie zażyczyć, aby nad dojo pojawiła się spadająca wielka skała i w ten sposób bez jakiejś korporacji i kombinacji mógł załatwić sprawę. Te jego plany są po prostu debilne. Już pominę fakt, że specjalnie nazwał, pozamieniał literki, aby ktoś mógł się domyślić, że to chodzi o Garmadona i że to jest jego korporacja. A według mnie powinien to zrobić tak, żeby nikt się nie domyślił, że to jest jego sprawka. Przy tym zobaczcie kolejny absurd, czyli to, że Garmadon zrobił to wszystko i zapłacił kupę kasy, aby zburzyć dojo, a Darethowi wystarcza tam bodajże parę tysięcy, aby uratować te dojo. Co za absurd. Kolejnym absurdem jest ten, który wam przedstawiłem już w innym filmie, czyli to, że po powrocie ninja z przeszłości Lloyd nie pamiętał mega broni. Jak chcecie się z tym bliżej zapoznać, to polecam ten film, no ale on nie miał prawa po prostu nie pamiętać tej mega broni. To jest kolejny absurd w tym sezonie. Lecimy dalej, a absurdy się nie kończą. Teraz warto jeszcze tutaj nadmienić jeden absurd, czyli to, że Garmadon pod koniec odcinka Wyścig Wojowników życzy sobie przeszkody dla ninja nie do przebycia. A co robią ninja? Przebywają ją. Niesamowite, naprawdę. No, nie mam słów. Nie mam słów, żeby to po prostu skomentować. Pamiętacie jeszcze, jak Jay założył na chwilkę hełm kamiennej armii podczas ucieczki przed nią? Otóż tak jak podczas ostatecznej bitwy, kamienni wojownicy powinni wtedy znieruchomieć. I nawet po zdjęciu hełmu słuchać się ostatniego jego nosiciela, czyli Jaya. Bo jak Garmadon nie miał hełmu i był ostatnim jego właścicielem, to się go słuchali. Natomiast kamienna armia dalej sobie beztrosko słuchała Garmadona. Tutaj można szukać wytłumaczenia, że Jay miał za krótko hełm na głowie. Otóż według mnie nie, bo u Daretha niemalże od razu zaczęła się kontrola nad kamienną armią, gdy założył ten hełm, a Jay nosił to na tyle długo, że też zdążyłby już przejąć kontrolę nad armią. Ostatnia głupota w tym sezonie to po prostu zegar do ostatecznej bitwy. Dla was wybitne pytanie. Po co ten zegar? Czy gdyby został zatrzymany, to wtedy Overlord i Garmadon powiedzieliby sobie: no, to teraz nie ma walki, wycofujemy się? Czy wtedy wszyscy mówią: no okej, nie ma ostatecznej bitwy i się rozchodzą? Co za idiotyzm w ogóle? Co, Overlord i Garmadon zbijają pionę, siema, stary, do następnego może się kiedyś zobaczymy, ale idziemy, nie ma bitwy? No, to jest po prostu totalny debilizm, tak? No, umówmy się. Napiszcie, co wy sądzicie, przypominam, jak nie subujesz, to bardzo zachęcam, a ja się z wami żegnam, do następnego filmu. Cześć!